Ej, siemano, ja jestem Archenox, sorry, to jest ciemno, ale po prostu nagrywam sobie takie pierwsze ujęcie do vloga, to będzie taki po prostu luźny vlog, hashtag 78, tam jeszcze tytuł to będzie na YouTube. Na razie nagrywam sobie takie tam ujęcie, bo chcę powiedzieć, że jedno ujęcie nagram tak minutowe dzisiaj i tam się postaram, tak dwie minuty albo minutę, wiem, to będzie trochę krótki, luźny vlog. Znaczy to będzie, postaram się tam w miarę długi ten luźny vlog zrobić. To tak jutro, tak dzisiaj nagram, może tam jutro rano, tak o 6:00 postaram się jakieś tam jedno ujęcie, taki jeden klip do tego vloga nagrać. Sorry, to jest ciemno, ale nagrywam w takim pokoju, gdzie tylko jedna lampa świeci i ten. Dopowiem wam to, że albo jak nagram nie rano, to po południu nagram ujęcie do luźnego vloga, do widzimy się za chwilę, bo wstępu nie będę robił, bo dam tam wstawkę, zostawcie łapeczkę w górę i ten, no widzimy się już jutro. A few moments later. No jak mówiłem, witam was bardzo serdecznie, tam mówiłem, że rano nagram jakieś tam ujęcie, dokładnie 7:06. Jak to nagrywam, tak za 10-15 minut. Tam jadę do szkoły, ale chcę powiedzieć, że tak nagrywam sobie na szybko te ujęcie, bo po prostu wczoraj nagrałem wieczorem, dzisiaj tam rano nagram sobie jeszcze w domu, sobie w moim pokoju, właśnie przed tam gdzie 5 minut temu wstałem, tam o 6:55 do... Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodoba, że rano tam przed szkołą nagrywam sobie tam jeszcze jeden klip do luźnego vloga. Potem jak tam jak przyjadę, postaram się tam nagrać po prostu. Tak jest, po prostu będę na dworzu, bo ja będę gdzieś dzisiaj w domu o 14:15 gdzieś tam koło, ale jak ten jak będę nagrywał, dopowiem, o której jestem w domu. To mam nadzieję, że docenicie moją pracę i pod tym vlogiem zostawicie dużo łapeczek w górę. No to widzimy się już po południu. I jednak niestety jeszcze te ujęcie tam po szkole nagrywam sobie w domu. Jestem już tam paręnaście godzin już po szkole, tam już nawet tam 5 godzin, bo jest 21:40. Do naprawdę teraz ja mówię serio, że jutro będzie już ujęcie tam z dworu, bo chcę wam powiedzieć to, że do wakacji zostało tylko 4 tygodnie, 34 dni. No na wakacje planuję jakąś kozacką serię, naprawdę jeszcze tego nie będę zdradzał, ale planuję takie po prostu... Powiem wam tylko jedno, że to będą vlogi wakacyjne, ale więcej wam nic nie będę mówił, bo to będzie taka seria typowa na wakacje, tak, to będzie taka typowa seria na wakacje, do, żeby jakiś widz nie mówił, co to za seria będzie, to będzie taka typowa seria na wakacje, ale więcej będę mówił jutro, tak, więcej będę mówił jutro. Polecam wam wbijać na mojego Instagrama, tak, na mojego Instagrama i wbijcie na mój nowy tam odcinek o KW2. Tak, polecam wam wbić o KW2 Dreadnought. No i co, widzimy się już teraz naprawdę, wiadomo, mówiłem rano, że będę dzisiaj jeszcze na dworzu, ale widzimy się jutro. Witam was bardzo serdecznie, tak, witam was bardzo serdecznie o poranku. Dokładnie jest 9:40, jak to nagrywam. To chcę wam powiedzieć, że mam nadzieję, że taki luźny vlog wam się spodoba, bo się bardzo staram. I teraz właśnie to będzie przedostatnie ujęcie, bo jeszcze będę chciał nagrać takie ujęcie tam. Po prostu nagrać, jak przyroda wygląda teraz w maju, bo naprawdę to zobaczycie, jak tam. Po prostu zobaczycie sobie, jak wygląda tam przyroda mojej miejscowości i ten, ale teraz to nie o tym, bo chcę wam powiedzieć, że wczoraj oglądałem sobie tam zapis live'a Wargamingu tam i szykują się kurna nowe premki,
na trybie zimnej wojny, znaczy tam się szykują, wiadomo, nowe premki, bo musi być normalnie kasa dla WG, musi być datek normalnie, bo oni zawsze tak robią, jak jakiś tryb tam wychodzi, znaczy tego trybu do niej już nie to, że dali te 55A do te 72A, tam dali Urala chyba, dobrze mówię, tam i tego te 95E3, jeszcze ten, normalnie ten tryb będzie miał więcej dobrych premek, tylko w sarkazmie mówię, że dobrych, bo oni tak teraz tych premek produkują Wargaming i nawet Wargaming PC-towy, że to jest głowa mała, widać, że WG chce, jak mówiłem, mamonę zarobić na graczach, do... Ja tam powiem, że no okej, jak dobra, na bocie konsolowym to wiadomo, bo premki na ten tryb zimnej wojny to spoko, nawet są fajne, ale żeby aż tyle ich wypuszczać, to Wargaming naprawdę musi mieć dobrego, naprawdę dobrego dealera, że tyle premek kurna produkują, tak dobrego tam dealera, że takie premki robią tam do z takimi stylami 3D. No ale czy nie powiem, te style 3D fajnie wyglądają, ale oni tyle premek robią w każdy Wargaming WOTA na konsolę robi dużo premek, w WOTA Blitz robią tam dużo premek, w WOTA PC-towym oczywiście jest dużo premek, bo każdy Wargaming musi jest hajs zarobić, tak musi każdy Wargaming tam mam, oczywiście, bo WG tak robi, żeby normalnie zachęcić gracza do kupna jakieś tam premki, na przykład Defendera, naprawdę, bo Defender to jest naprawdę fajna maszynka, którą ja mam i naprawdę fajna maszynka, da się na niej fajnie zarabiać, ale to jest taki luźny vlog, tam jakoś tam nazwę go na YouTube, bo nie będę tutaj wymyślał nazwy, sorry, ale coś mi przeleciało, się przestraszyłem. Ale powiem wam, że naprawdę pokażę wam tamten teren mojej miejscowości, normalnie widzicie tam aż rzepak, kurna, zakwit i to naprawdę pięknie wygląda. Jeszcze tutaj zboże, gdzie ja jestem, tam moje zboże, kurna, znowu coś przeleciało, się przestraszyłem. Ja wam powiem, że takie luźne vlogi na dworzu ja tam lubię nagrywać, bo mogę sobie tam o czymś tam pogadać. Pogadałem sobie tam o WOTA, no to pokażę już mój teren. Jeszcze jedno ujęcie nagrał tam z głosem, bo naprawdę zobaczcie, jak to ma nie te tutaj plony zboża wyglądają i ten. I tam jeszcze są, tam jest normalnie tak dużo tego rzepaku, że to naprawdę fajnie wygląda. I ten do wam powiem, że naprawdę warto, ja może po prostu pokazuję, bo ja lubię takie filmy nagrywać, gdzie pokazuję jakiś tam teren do... Widzicie, jak tutaj właśnie rośnie zboże, tutaj tam rzepak rośnie, wiem, no tak by to powiedział typowo rolniczy vlog, ale to nie jest rolniczy, tylko taki luźny vlog. I jeszcze mówiłem tam na tym, mówiłem jeszcze wczoraj, że będzie seria wakacyjna, tak, i będzie seria wakacyjna, bo to będzie taka seria wakacyjny vlog, dzisiaj powiem wam tą nazwę, to będzie taka seria wakacyjny vlog. Tak, wakacyjny vlog ta seria będzie się nazywała. Do wakacji będą takie wakacyjne vlogi, to tylko będzie przez okres wakacji i nawet w przyszłym roku tą serię będę kontynuował, ale dopiero w wakacje. No to co, widzimy się już za chwilę. A few moments later. No i wiem, że ja dużo razy pokazywałem swój teren na vlogach, ciągle pokazywałem. Ale będę chciał po prostu pokazać, jak moja miejscowość wygląda tak przed latem, tak bardziej przed latem, jak moja miejscowość wygląda, jak wszystko zakwita i ten.
bo wam powiem, że zostawcie okejkę, tak, zostawcie okejkę pod tym filmem, bo ja się bardzo staram, bo nagrywam już na YouTube od 3 lat, to naprawdę zostawcie taką jubileuszową łapeczkę w górę na ten, bo jestem już 3 lata na YouTube. 5 maja były już 3 lata, ale w ogóle jestem, czy od więcej lat, tylko na tym kanale jestem od 3 lat, to naprawdę stawcie łapeczkę w górę, no i suba. No i już lecimy do pokazania przyrody, na tak, po prostu pokażę wam przyrodę, jak wygląda u mnie tak wczesnym, tam, znaczy wiosną, przed latem.